pokażemy Wam w tym odcinku podcastu, jak w tym miejscu, jak właśnie tutaj, na styku starego domu poselskiego i budynku U, który stoi już po drugiej stronie, nawet symbolicznie ulicy Wiejskiej, najbardziej nowoczesnego budynku tutaj w Sejmie, zderzają się tutaj historia i współczesność, jak ścierają się ze sobą czasy, które razem kształtują Rzeczpospolitą. Ja mówiąc szczerze, zawsze jak wchodzę do tej części Sejmu, to przypominam sobie, jaką historię dźwigamy na barkach, prawda? Bo to się działo dużo, bardzo emocjonująco, bardzo gorąco. Mówiąc szczerze, to jak słyszę o różnych rzeczach, które się dzisiaj tutaj dzieją na sali sejmowej, to chyba nihil novi sub sole. Nihil novi sub sole. Nie wymyślono żadnej obstrukcji, której nie stosowaliby nasi parlamentarni praszczurzy, jeżeli mogę tak powiedzieć, czy praszczurowie kilkadziesiąt lat temu, czy więcej, 100 lat temu. Tak jest. I Sejm Ustawodawczy w roku 19 i Sejm z lat 20 to było miejsce, gdzie toczyła się bardzo żywa dyskusja polityczna, powiedzmy. Można na przykład spojrzeć na płaskorzeźbę, którą teraz jej nie widzimy, ale która jest na zewnątrz. Ona nazywa się Walka Lewicy z Prawicą. Ach, tak. Polecam przyjrzenie się dokładnie. Postaci w środku trzymają się za włosy. To piękne, bo wiecie, to jest miejsce, Sejm jest miejscem, w którym kiedy przyjechał tu marszałek Piłsudski i Daszyński go nie wpuścił. Piłsudski zwyzywał go od durniów, po czym wyjechał, po czym się zaczęła oczywiście awantura znana, jeżeli chodzi o relacje Piłsudskiego do polskiego parlamentu, który nazywał prostytutą i jeszcze wiele innych określeń formułował. Jak myślę sobie o tym, jak nasi współcześni posłowie próbują robić obstrukcję Sejmu, to też nic nowego nie wymyślono. Ja się dowiedziałem z waszych materiałów, że na przykład posłowie mojego umiłowanego Ruchu Ludowego mieli taki zwyczaj obstrukcji robienia poprzez to, że wstawali i śpiewali pieśń rewolucyjną z XIX wieku o cześć wam panowie magnaci, wam książęta, baroni, prałaci, tak? I śpiewali to. Słyszymy, że teraz znowu ktoś wpadł na pomysł blokowania Sejmu w ten sposób, ale nie wpadł na pomysł, tylko odtwarza to, co było. Ja muszę zobaczyć tę płaskorzeźbę, bo chcę zobaczyć, czy jest tam miejsce na trzecią drogę. Czy moglibyśmy na przykład rozkuć tę płaskorzeźbę i wprowadzić tam element trzeciej drogi. Na przykład ja z przewodniczącym Kosiniakiem podający sobie ręce. Co pan o tym myśli? Myślę, że da. Tak? Damy radę, tylko pewnie zgoda prezydium Sejmu byłaby potrzebna. No dobrze, ale idźmy w takim razie, gdzie pan nas prowadził do czytelni, tak? Najpierw chciałbym zatrzymać się tutaj, zwrócić uwagę na płaskorzeźby dłuta Zofii Trzcińskiej i Kamińskiej, które mają bardzo poważny program ideowy, który powinien przyświecać każdemu ustawodawcy. Gdyż spójrzmy, mamy tu alegorię pokoju z gołębiem, dalej, sprawiedliwość z wagą, oświata z kagankiem i mądrość z sobą. Aha. I jeśli ustawodawca zadba o te wszystkie cztery dziedziny, to sława, która stoi po środku z wieńcem laurowym, ukoronuje. Ach, tak. Zwracam uwagę na klamkę, gdyż klamka też jest projektowana przez Kazimierza Skurewicza, który dbał bardzo o to, żeby całe pomieszczenie... W Pałacu Prezydenckim jest mniej więcej na tej wysokości. Tak, to też... stawia pewne wymagania. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Musimy tylko się rozejrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Poseł Kinga Gajewska, bardzo znana nie tylko w moim okręgu wyborczym, w którym mieszkam. A z czego piszesz doktorat? Z Konstytucji, z artykułu 70, prawa do nauki. Wspaniale. Kiedy będziemy zaproszeni na obronę? No, mam nadzieję, że w kwietniu, ale tak wolno mi idzie, bo dużo prac w Sejmie. O, chyba tak. Zachęcam do tych przybywania w bibliotece. Ja powiem szczerze, że to jest najlepsze miejsce do pisania czegokolwiek, bo są pracownicy biblioteki, którzy jak czytam sobie przypis, to padam na pomysł, a możemy zobaczyć sobie tą książkę i od razu wszystkie książki są, można kserować, więc tutaj chapeau bas dla pracowników. To jest właśnie biblioteka sejmowa. Dzięki, powodzenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Będę odwiedzał. Teraz już wiem. A to postawię sobie jako przestrogę dla wszystkich posłów, którzy chcieliby przekroczyć czas, choć o 10 sekund. Silencjum oczywiście znaczy cisza, a ponieważ ją właśnie w tym momencie brukamy naszym nagraniem, przechodzimy dalej. Dziękujemy bardzo. W tych kabinach więzimy pracowników Kancelarii Sejmu, którzy za swoje niegrzeczne zachowanie uzyskali kary regulaminowe. 5 do 10 minut pobytu w kabinie. Zobaczcie, smutek, też refleksja. Muszą zapalić. No ale cóż, trudno. Dura lex, sed lex. No i tutaj można powiedzieć chyba
hotelowe, nie lobby, tylko hotelowy korytarz. Hotelowy korytarz. W tych izbach mieszkali posłowie. Niejednokrotnie były to pokoje wieloosobowe. A łazienki tylko w narożnych. Natomiast warto powiedzieć, że na przykład w Warszawie jako 45 był to jeden z trzech czynnych hoteli. A jeszcze jakie były? Polonia i Bristol uchowały się. Ach, i tak. I funkcjonowały. I Dom Poselski, który był takim hotelem dla wybrańców. Tutaj na przykład członkowie różnego rodzaju zjazdów przebywali, czy też na przykład chóry Aleksandrowa, kiedy przyjeżdżał. No proszę. A czy ci, którzy mieszkali w hotelu poselskim, mieli jakieś pierwszeństwo w tych pokojach z łazienkami? Nie wiem, czy prezydium Sejmu mogło na przykład mieć z łazienką, czy też jak to było? Prezydium Sejmu i sekretarze wojewódcy. Czego? Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ach tak, bo my mówimy już o czasach słusznie mówimy minionych. Mówimy już o czasach słusznie minionych. A, no to dobrze, czyli... Wspomina na przykład Zofia Naukowska, która była posłanką Sejmu ustawodawczego, że dostała pokój dobry, jednoosobowy, ale nieogrzewany, więc spała w futrze. A proszę, czyli jednak partia umiała zadbać o higienę swoich sekretarzy w taki właśnie sposób. Jak Państwo słyszą, podłoga skrzypi, te drzwi też z epoki. Dzisiaj mieszczą się tutaj biura komisji sejmowych, Biuro Spraw Zagranicznych, Sekretariat Posiedzeń Sejmu. Sejm jest tak dużą instytucją, zatrudnia ponad 1000 osób, oprócz posłów oczywiście, że tych miejsc do urzędowania potrzeba naprawdę bardzo dużo. Ludzie też no, często narzekają na to, że na tak rozległym kompleksie trudno się ze sobą komunikować, trudno znaleźć miejsce. Tu idzie pan redaktor Radomir Wit, który zwykle robi to, co my mu teraz zrobimy, czyli pan redaktor Wit odpytuje nas do swoich podcastów i innych materiałów. Proszę powiedzieć, co pan tu robi? Zgubił się pan, panie redaktorze? Przechodziłem akurat. Przechodził pan. A przechodził pan w jakimś celu, czy przechodził pan tak sobie po prostu przechodząc, żeby zrobić kroki, nie wiem, natknąć się atmosferą sejmową? Wyrobić kroki. Te są najlepsze do wyrobienia kroków i tutaj jeszcze te piętra. Nie wiem, czy pan widział, że to jest taki widoczek ładny na Sejm. Widoczek ładny na Sejm. Bardzo, jak mi brakuje ładnych widoczków na Sejm. Ja będę teraz w pana programie. Tak, zdecydowanie. To jest postmodernizm. To znaczy telewizja, która sprawia, że ktoś był w telewizji, teraz sama jest w telewizji. To jest jak gabinet niekończących się luster. Zygmunta Baumana. Ja to wolę unikać kamer. Całą ideą tej opowieści było to, dzień dobry panie pośle, było pokazanie wam, jak bardzo w tym budynku, w tym kompleksie nowoczesność i starodawność, historia łączą się ze sobą. Tu są kserokopiarki z lat 20. Widzicie państwo w stanie nienaruszonym. A tu myjnia sztućców. Nikt nigdy nie pomyślałby poza kancelarią Sejmu, że może być takie pomieszczenie jak myjnia sztućców. Ktoś, kto stworzył tę ikonkę, sam sobie zasługuje na jakąś poważną nagrodę. Dlaczego ten budynek nazywa się U? Literki są nadawane zgodnie z kolejnością. Zaczynamy od budynku A, czyli Senatu. A U jest najnowszy, więc ma ostatnią, najnowszą literkę. Najciekawszy jest budynek EU, który mieści m.in. stolarnię. Stolarnię. To tam pójdziemy w Dniu Świętego Józefa. Natomiast dzisiaj już tutaj widzimy przez szybę, widzimy ulicę Wiejską i ten nowy budynek U, najnowszy budynek komisji sejmowych, tu chyba najstarszy, czy jeden z najstarszych? Nie, G jest chyba najstarszy. G jest najstarszy, więc to jest ten jeden jest z najstarszych. A tam a młodość, się, nowoczesność. Tu wchodzimy pod ulicę Wiejską. Gdzie jest ulica Wiejska? Nad nami. Nad nami ulica Wiejska, którą jak przejeżdżacie, to nawet o tym nie wiecie. Tu cały czas jesteśmy w tych podziemiach, już w tym łączniku są sale komisji, tu są bardzo nowoczesne systemy, które pozwalają komisjom pracować. Kiedyś było tak, jak mawiają starzy posłowie, że przed oddaniem tego budynku były nawet limity czasu pracy komisji, że komisja mogła pracować chyba dwie godziny do widzenia, bo tak nie było miejsc do pracy. Natomiast teraz... rzeczywiście ten budynek trochę nam problemy lokalowe rozwiązał, także... Jest tu system inteligentnych wind, które, kiedy zobaczył pana Mikołaja, od razu podjeżdżają. Zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Te windy często się zacinają. Zwłaszcza w czasie kręcenia różnego rodzaju programów. Kiedy do tego dochodzi, wybieramy zawsze osobę najsłabszą i rzucają ją duchowi windy na pożarcie. Osobą najsłabszą zwykle jest ta, która filmuje. Niestety. O, jesteśmy na poziomie
na którym chcielibyśmy, żeby debata parlamentarna była codziennie. I cały czas się wznosimy. To już jest sfera marzeń. To jest dalej. Za chwilę wylądujemy w utopii. Och, to w latach 90., panie marszałku. Ktoś tu zna warszawską scenę klubową w lat 90. Piękne świadectwo. Dzień dobry, dzień dobry. Taka nowa usługa, że marszałek Sejmu wita wszystkich przyjeżdżających tą windą. O, dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Możecie państwo jechać dalej. Dziękuję bardzo. Nie tamujemy ruchu. Oczywiście proszę się przemieszczać. No, rzeczywiście. Ten budynek jest wyposażony w 5 tego rodzaju sal. Wszystkie są podobnej wielkości. Jak pan marszałek wspominał, system inteligentnych kamer, także można spokojnie tutaj przeprowadzać debatę. No na czym polega system inteligentnych kamer? Na tym, że jak wyczuwają nieinteligentną wypowiedź, wyłączają obraz i robią facepalm, czy... Kiedy wyczuwają, że ktoś mówi przez mikrofon, kierują się w stronę tego mikrofonu. A, to bardzo dobre, bardzo sprytne, rzeczywiście. Jakie piękne widoki tutaj są. Natomiast jest tu bardzo ładny widok. Mam też drobną anegdotę, która dotyczy kontrowersji sejmowych. Aha. Bo jeśli spojrzymy tam, zobaczymy zamek Ujazdowski, jego cztery kopuły. Dwa sejmy zajmowały się tym, czy król Jan Kazimierz może przekazać zamek Ujazdowski wbudowany przez jego ojca swojemu przyjacielowi Denchowowi, czy nie. Dopiero Sejm wydał konstytucję, która mu na to zezwoliła. Czyli również wtedy sejmy zajmowały się kluczowymi z punktu widzenia Polek i Polaków problemami. Tak jest. To jednak bardzo budująca konstatacja i rzeczywiście nic się nie zmieniło. Więc tam zamek Ujazdowski, tam stary, dom poselski. Chodźmy, zobaczymy z tej perspektywy, jak wygląda stary dom poselski i jego stare oblicze. Tutaj, ponieważ budynek trochę jest też antyterrorystyczny, więc te grube, betonowe filary utrudniają pełen ogląd. Tu jest, drodzy państwo, natomiast ambasada Francji. Tam jest zaraz ambasada Niemiec, a więc lokalizacja też dość przyjemna, bo park za chwilę nam się tutaj, widok na park się otwiera. Ciekawe, czy te widoki, które tutaj posłowie mają, koją ich skołatane poselskie dusze i umysły. A to kabiny do tłumaczeń, prawda? Kabiny do tłumaczeń, bo tutaj w tej sali dość często różnego wysokiej klasy spotkania międzynarodowe się odbywają. No i świetnie. Mamy więc... Zaraz. Tutaj jest ta część, która wygląda tak samo jak stary dom poselski, to jest część, która była przeznaczona na mieszkania dla pracowników Kancelarii Sejmu, które w latach 90. przeszły już w użytek prywatny. Także mamy tutaj po prostu zwykłych warszawiaków, którzy mieszkają ścianę z biurami Kancelarii Sejmu. To prawda. Przez chwilę zacząłem zastanawiać się, co to za wiktuały zmagazynowane są tam na tym parapecie. Tak zwana zimowa lodówka. No może to rzeczywiście Słynna tak jest. A więc jak widzicie, Sejm to nieustanny dialog historii ze współczesnością, to ludzie, którzy, wydaje nam się, że ci, którzy są dzisiaj, robią te rzeczy po raz pierwszy, a okazuje się, że dziadkowie, pradziadkowie i prapradziadkowie robili już te rzeczy 1000 razy. Zmienia się architektura, zmienia się krajobraz, zmieniają się problemy, czasami nie zmienia się ich waga, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, ale Sejm zawsze był i mam nadzieję zawsze będzie tym sercem Polski, w którym spotyka się cała Polska ze wszystkimi jej niedociągnięciami, ale też i plusami i tymi momentami, które zachwycają. Mam nadzieję, że będziecie z nami, kiedy ten Sejm od środka będziemy wam jeszcze pokazywać w następnych odcinkach naszego podcastu. Dzisiaj prawie najstarszy i prawie najnowszy budynek sejmowy i tyle wspaniałych historycznych odkryć o temperamencie naszych przedwojennych i jeszcze wcześniejszych posłów.